คือดูพวกไอ้อาชีพมายังต้องกินกินเจ๊งเจ๊งพวกพวกฉันก็หาได้แล้วได้อยู่เนี่ยเกี่ยมากนะนั่นมันนั่นมันเอาอยู่เจอเจ็ดหลอกก็จ้ะไปเฮ้ยBardzo przykra wiadomość dzisiaj. Spadł samolot, 133 osoby ofiary. Leciał z Kunming do Guangzhou. Na razie z niewiadomych przyczyn dosłownie wleciał w dół, spadł. Przedstawiam Wam tutaj trochę print screenów, które się pojawiły. To był Boeing. Zobaczymy, jak się teraz sytuacja dalej potoczy w tym temacie. Obejrzyjcie sobie, co się dzieje. Niestety musiałem wykasować dźwięk, bo YouTube blokował mi wysyłkę razem z dźwiękiem. Kegi 坠毁引发的森林火灾已经被扑灭。事故发生后，梧州市消防救援支队调派23辆消防车、117名消防救援人员前往救援。支队通讯员搭建卫星通讯便捷站，同时利用无人机进行全境拍摄，为搜救提供图传方位信息。同时，广东省消防救援总队派出肇庆、云浮、广州等支队，以及中国救援广东机动专业支队五个支队，97辆车、505人赶赴现场增援。另外，由广西卫健委领导带队组织12名重症、烧伤、骨外科专家，已赶抵藤县支援。目前已派出80多名医护人员、36辆救护车赶到坠机现场。现场已设立救护点，安排好一二线救治医院，设立快速通道，并准备血液以及各类抢救。喂。大家可以看到，我们现在是终于可以进入到核心现场了。Pojawia się bardzo dużo filmików w tej chwili z miejsca katastrofy. Wysłano bardzo duże oddziały straży, policji w to miejsce. Problem jest, ponieważ to są góry i nastąpił tam wybuch. No i niestety to się pali wszystko. Jest problem z dostarczaniem wody. Były filmy, że wnoszono w wiaderkach. Sytuacja nie wygląda za ciekawie. Przekazuję tą wiadomość. Nie wiem, czy chętnie, czy niechętnie. I nie wiem, jakie to będzie miało dalej skutki, jeżeli chodzi o samoloty Boeing. Ta linia lotnicza jest dosyć znana, nie jest to jakaś byle jaka linia lotnicza. Tak jak mówiłem, niestety dźwięk musiałem wykasować. Znaczy muzykę, tam podkład był. Tu jest zapis lotu. Jest urywek, ale nie wiem, czy on jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Jest jeden urywek ze środka, z kabiny pasażera. Ten tutaj, to wideo akurat pojawia się dosyć często. Widać na nim spadający samolot, dosłownie w tej chwili. Nagrany przez kamerę przemysłową. Pierwsze dane były o 155 osobach. W tej chwili jest informacja o 133. Nie wiem, w jaki sposób to tam jest liczone i jak to wygląda. No zobaczymy
co się okaże w późniejszym czasie. Na tym filmiku widać, że samolot prawie doleciał do celu i nieznane są zupełnie powody na chwilę obecną, dlaczego tak się stało. Jeżeli się coś pojawi, to przekażę wiadomość. Nie chcę tutaj dyskutować, czy to nagranie jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. Nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić autentyczności. Zresztą chyba by się za szybko pojawiło, także nie sądzę. Środki wysłane naprawdę potężne. Niestety górzysty teren, także nie będzie łatwo. Ok, to by było na tyle. Najpierw wysłałem dobrą wiadomość, teraz wysyłam złą. No co, dobrej nocy życzę, nie? Nie wiadomo, jak powiedzieć.